Turniej czterech skoczni to jedne z najbardziej prestiżowych zawodów w skokach narciarskich. 53. edycja zaczęła się dla nas bardzo obiecująco. Ze sportowego niebytu do łask powoli zaczął powracać Małysz. A i nie tylko on miał być jednym z Polaków dysponujących przyzwoitą dyspozycją w tamtych właśnie zawodach. Cześć Państwu, Rudek z tej strony i zapraszam do obejrzenia nowego kącika historycznego. Robert Mateja, bo o nim mowa, w kwalifikacjach do pierwszego przystanku niemiecko-austriackiej gonitwy zajął 25. miejsce, przez co system KO przydzielił mu wtedy, wydawało się, rywala, który w najlepszym przypadku może być do przejścia. Maksymiliana Meschlera. W 2001 roku. Dziś wracający do wielkiej formy Małysz znów zaliczany jest, jak słyszeli Państwo, do grona faworytów, a jedna porażka była właśnie w Harachowie z Adamem Małyszem. Tutaj treningi, kwalifikacje spowodowały, że przystępujemy do tego konkursu w znakomitych nastrojach. Pierwsza para, przypominamy, to Maksymilian Mechler, który właśnie skoczył 118,5 metra, i Robert Mateja. Mateja wygrał podczas treningu z Mechlerem. Mechler w zeszłym roku zdobył trzecie miejsce w inauguracyjnym konkursie w Kusamo. Twierdzono, że to będzie właśnie ta wielka nadzieja Niemców. No i teraz Robert Mateja niestety blisko. Pojedynek w parze wygrał Niemiec. Na jego 118,5 metra skoczek z Chochołowa odpowiedział odległością 115,5 metrową. Jasnym się stało, że Polak może być co najwyżej szczęśliwym przegranym. Druga seria, sklasyfikowany ostatecznie 19, Mateja szykuje się do skoku. Mówiliśmy o tym, ustabilizował się, ogromnie popracował w lecie ze Stefanem Horngacherem nad tym błędem, który miał, skręt tułowia w powietrzu po wyjściu z progu. Dobrze. I to jest dobry skok! Brawo! Brawo! 125 metrów tak na pewno. A więc, proszę Państwa, zaczyna się długie skakanie. To jest także dobra wiadomość w kontekście tego, że będzie Adam Małysz. I zrobił to. Na progu może bomby nie zdetonował, ale 129 metrów pozwoliło mu przeskoczyć kilku rywali, w tym samego Meschlera, oraz zakończyć cały konkurs na 14 pozycji, tracąc niecałe 5 punktów do Wasiliewa. Nie od dziś wiadomo, że za dobrą dyspozycją skoczka z Chochołowa w 53. edycji turnieju czterech skoczni stoi trener kadry B, czyli ówcześnie był to Stefan Horngacher. Więc jeśli Austriak potrafił dać nam nadzieję, że kapitan grawitacja, jak wtedy mówiono na Mateję, potrafi daleko skoczyć, powinniśmy cieszyć się, że te kilkanaście lat później już jako pierwszy trener wyciągnął z naszych skoczków maksimum swoich możliwości.